Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz lokalna grupa działania Partnerstwo Pięciu Gmin zapraszają 20 czerwca na pierwszą edycję festiwalu Letnie Muzykowanie na Sędziszowskim Rynku. Start o godzinie 16. Przez ostatni trudny ze względu na pandemię rok wszystkim mieszkańcom brakowało rozrywki. Pomału wszystko wraca do normy i wraz z piękną pogodą nadchodzą pikniki, festyny i koncerty. Już w najbliższą niedzielę na Sędziszowskim Rynku odbędzie się jedno z takich wydarzeń. W letnim muzykowaniu oprócz paki Sędzisza wezmą udział kapele z różnych regionów Polski. Zaprosiliśmy trzy zaprzyjaźnione kapele. Mielecką kapelę podwórkową, Szczebrzeską kapelę podwórkową i Śląską kapelę podwórkową. Po koncertach wszystkich kapel podwórkowych publiczność zdecyduje, która z nich zdobędzie nagrodę w wysokości 1000 zł. Co goście przygotowali, to nie do końca wiemy. Wiemy na pewno, jaki będzie nasz repertuar. Mamy nowe utwory, nowe fraszki, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zanim kapele wystąpią przed publicznością na festiwalu, odwiedzą ze swoją muzyką mieszkańców miasta. Planujemy gdzieś od godziny, myślę, 14, jak już kapele przyjadą, będą miały tą próbę na scenie i będzie troszkę tego wolnego czasu jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem. Będą zapraszać ludzi takim swoim muzykowaniem w różnych częściach Sędziszowa. Na rynku, na osiedlu i jeszcze tam w innych lokalizacjach będą po prostu chodzić po Sędziszowie, zapraszać ludzi na koncert, na wspólne muzykowanie. Scena festiwalu zlokalizowana będzie w centrum miasta. Scena będzie zlokalizowana na parkingu, za ratuszem, także centralnie w rynku. Ten ryneczek też jest bardzo klimatyczny, więc myślę, że to będzie wszystko bardzo, bardzo fajnie wyglądało. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na to wydarzenie, które odbędzie się 20 czerwca, przypominam, o godzinie 16 startujemy. Na czas trwania festiwalu przewidziano zmiany w ruchu drogowym. Przystanek autobusowy Marcela będzie zlokalizowany przed ratuszem, także tam będzie się zatrzymywał bus i tam będzie można z niego korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, ponieważ tutaj droga właśnie na wprost parkingu będzie zamknięta i wyjazd ze szpitala będzie odbywał się przez drogę Wyspiańskiego. To będzie pierwsza edycja festiwalu Letnie Muzykowanie. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim Katarzyna Hagdej zapowiada jednak kontynuację tej imprezy. Założenie festiwalu jest takie, że co roku będzie to przegląd innego typu, innego rodzaju muzyki. W tym roku stawiamy na kapele podwórkowe, ale docelowo myślimy też o muzyce takiej jak szanty, jak muzyka klezmerska, jazz, blues. Także co roku będzie to festiwal z innym rodzajem muzyki. Poza koncertami kapel w programie festiwalu przewidziano pokaz rękodzieła artystycznego, kowalstwa, garncarstwa i rzeźby. Będzie również prezentacja wyrobów koła gospodyń wiejskich. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa plenerowa twórczości Klubu Seniora. Odbędą się również warsztaty malarskie.